pierwsze. 20 autobusów, które MZK zakupiło ze środków Unii Europejskiej w ramach ZIT Jelenia Góra z dofinansowaniem 85%, ponad 20 milionów złotych, prawie 20 milionów 200 tysięcy złotych. I pierwszych 5 się pojawiło teraz w piątek, następnych 15 w ramach dostaw pojawi się do końca października. Pierwsze przyjadą 3 hybrydy i to są hybrydy Volvo i następne pojawi się znowuż 10 manów, tych dużych manów, takie jak te i na samym końcu pojawią się 2 many, które są manami przegubowymi. Także w sumie w tabor MZK Jelenia Góra odnowiony zostanie prawie że w 30% z tego względu, że posiadamy około 68 autobusów w ruchu, z czego 20 wymienimy na całkiem nowe. Panie Prezydencie, czy jakoś zmieni się może polityka, jeżeli chodzi o darmowe bilety? Czy ktoś może skorzysta? Mam nadzieję, że przyszła Rada, która będzie, przychyli się do takich rozwiązań, które pozwolą, żeby dzieci i młodzież jeździły u nas w Jeleniej Górze za darmo. Nie jest to aż tak duży koszt, jest to w granicach około miliona, miliona 200 tysięcy złotych i warto by było, żebyśmy się przychylili do takiego rozwiązania wzorem innych miast, jak chociażby Kraków, który w ten sposób też rozwiązuje. Szczelny termin wyjazdu tych autobusów to jest gdzieś na początku sierpnia. Te pojazdy jeszcze nie zostały odebrane od wykonawcy, w związku z tym teraz odbędzie się cały cykl odbiorów. Następnie zostaną wyposażone w biletomaty, kasowniki, no i jak wszystko będzie dobrze, to wyjadą. Są to ekologiczne silniki produkcji MAN, spełniające ekologiczną normę Euro 6. Myślę, że najwyższą, jedną z najwyższych, jaka funkcjonuje. Także będą na pewno bardzo przydatne i mieszkańcom, i nam tutaj. Są 3 punkty ładowania USB. W przyszłości będą one również posiadały Wi-Fi. Są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, dla matek z dziećmi, dla kierowców samych, bo mają bardzo fajną, funkcjonalnie, ergonomicznie zbudowaną kabinę kierowcy. Kierowca posiada lodówkę. Oprócz tego posiadają klimatyzację. Klimatyzacja jest dwustrefowa. Osobno jest przedział pasażerski i osobno przedział kierowcy. Z tym, że jest taka funkcja, że jeżeli kierowca włączy klimatyzację, to ona również funkcjonuje w przedziale pasażerskim.